Uszanowanko, witam Was, moi kuźni w Bierutowie. Dzisiaj wybierzemy się na złomowisko podpatrzeć, co my tam możemy znaleźć i co by się nam mogło przydać nie tylko pod kątem samych narzędzi, ale również popatrzymy pod kątem materiałów i ewentualnie, żeby stworzyć jakieś takie podstawki na kowadło. Także ja się zbieram. I do zobaczenia za u Was chwileczka. Jak na razie mało tego jest, ale zobaczcie. Tutaj na przykład macie kuleczki z łożysk, które są bardzo dobrą stalą do robienia jakichkolwiek tam narzędzi czy noży. Tam macie sprężynę. Jest sprężyna, z której możecie spokojnie zrobić całą masę narzędzi. Ja lubię zaglądać w każdą taką dziurę. No to nie bardzo. Klameczkę macie. W całkiem ładnym stanie. Klameczka. Jakby ktoś chciał sobie do kuźni dać, to przejdę się z powrotem w to miejsce. Tutaj jest jakiś kawałek piwa, ale o, nie, ona jest ze spiekami, więc nie nada się. I tu macie pręty zbrojeniowe. Tu są pręty zbrojeniowe. Z tego też możecie trochę narzędzi zrobić. Przycinaczków, przebijaczków na początek jak najbardziej. Tu są gdzieś łożyska leżały. No spokojnie możecie to wykorzystać też i na noże, i na przebijaki, i przycinaki. Bardzo dobra stal, twarda, hartowalna. Podejdziemy sobie z tyłu, w magiczne miejsce z tyłu. Jak się Wam udaje, to takie widelce od podnośnika możecie wyhaczyć. O, tam macie. Zobaczcie, tutaj jest kilof. Z kilofu też możecie zrobić sobie całkiem sporo narzędzi, nawet podcinkę. Ucinacie tutaj końcóweczkę, syk ucinacie to, przekuwacie tak, żeby tutaj Wam wyszło w kowadło albo na dźwimadło, jak potrzebujecie. Czasami są pilniki. No to macie jakiś kawałek duży do przekucia. Często też jest dobrze wziąć takie rzeczy, mieć trochę zapasu, tylko po to. No, zobaczcie, tutaj w sumie jest tarcza hamulcowa. Niektórzy robią z tarczy hamulcowej kotlinę. Całkiem gruba stal. Dość wytrzymała na wysokie temperatury, więc ona może Wam się, że tak powiem, przydać jako kotlina. No, trzeba byłoby tylko zrobić dolot powietrza z rury jakiejś i w sumie tyle, i popielnik jakiś. I to możecie spokojnie wykorzystać jako właśnie kotlinę. No, powiem Wam szczerze, że tego dzisiaj to niedużo. Ja zawsze robię tak. Rzucam okiem na wszystko po kolei. Szybciutko, ciach, ciach, ciach. Taka jest, no, przynajmniej moja strategia. Nie wiem, może ktoś ma inną, bardziej skuteczną. Jeśli jakiś macie swój sposób ciekawy, który może komuś pomóc, to dajcie znać. No, to też jakiś pręcik zbrojeniowy, który można wykorzystać spokojnie do zrobienia przecinaczka. Ale tak, z tego te kulki do łożyska jak najbardziej. Tubko od takiej butli możecie wykorzystać też. Tam jest od chyba podkładów kolejowych. I co, ktoś drutu kończy z tego? Rurki, nie rurki też możecie do zawijania. Ja Wam pokażę, bo się mam trochę porobionych różnych. Części rolnicze w takich różnych kotłach spokojnie możecie znaleźć. Czekajcie, się przerzucę na takich różnych kotłach. Czyli u nas tak robią, że odstawiają takie kotły całe z różnymi miksami, ale możecie to wykorzystać, żeby na przykład właśnie zrobić do zawijania jakiś esek, do zawijania jakiś żelazko stare. Do zawijania esek, do zawijania jakichś haczyków różnych, takich ciekawych rzeczy. Halo? Haczki, jak ktoś chce przerobić. Na złomowisku zawsze można coś znaleźć, coś, co będzie się podobało, coś, co z czegoś można zrobić, coś innego. Przychodźcie, szukajcie. No i zobaczcie, to jest taki kawałeczek opucka, spokojnie do małych rzeczy, do kucia. Można sobie wykorzystać. Podstawić i już sobie
I już tutaj można kuć jak najbardziej. Człowiek musi poszukać trochę, ale coś właśnie takiego, duży kawałek, to jak najbardziej. No jak na razie tutaj trochę, że tak powiem, mało. No jak idziecie też w ogóle na złomowisko, starajcie się mieć buty, które ciężko przebić. I dobra, i to w sumie na tyle. Jak sami widzicie, na złomowisku można znaleźć całkiem sporo materiałów, można znaleźć sporo przedmiotów, chociażby to, co wspominałem, tych rur, które tam widzieliście, to spokojnie do tego takie rury możecie wykorzystać do robienia takich podstawek, które będą Wam pozwalały zawinąć jakiś dany pręcik, jakieś haczyki, jak robicie, to pozwoli Wam to właśnie to wykonać. Również możecie takie, gdzieś mam leżących tych, no jest ich trochę, spełniają swoją rolę, nie muszą być piękne, pamiętajcie, narzędzie nie musi być piękne, to narzędzie ma spełniać swoją rolę, robić zadanie. Czasami znajdziecie i narzędzia, w tym przypadku jak ja pojechałem, no niestety, ale warto jeździć tam częściej niż tylko raz w miesiącu, narzędzia możecie tam znaleźć, także nie poddawajcie się, szukajcie, szukajcie, szukajcie. To jest bardzo, bardzo dobre miejsce do znalezienia i materiałów, i po prostu samych narzędzi. Jak dotrwałeś do tego miejsca, daj w komentarzu złom, a będę wiedział, że ile osób przesłuchało ten materiał. Będę niezmiernie wdzięczny. Na tą chwilę to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.